Brocki, prezes IPN-u. O tym, proszę Państwa, że milczenie złotem przekonała się szczecińska radna Prawa i Sprawiedliwości. Napisała za dużo i decyzją kierownictwa PiS-u została zawieszona. Małgorzata Jacyna-Witt chwaliła się zdjęciem z pola golfowego, pisząc, że jest elitą w przeciwieństwie do opozycji, która gra w piłkę. Teraz przeprasza i przyznaje, że na gwiazdożenie nie ma miejsca. Piotr Michalak. Za oceanem niemal każdy główny lokator Białego Domu doskonale radzi sobie z trafianiem do dołka. Szczecińska radna też myślała, że połączy golfa z polityką, ale trafiła na partyjny margines. Pan prezes Jarosław Kaczyński przychylił się do wniosku o zawieszenie w prawach członka partii. Zawiesił panią radną. Małgorzata Jacyna-Witt, szefowa radnych PiS-u w zachodniopomorskim sejmiku, nawiązując do sportowych zainteresowań lidera Platformy. Jak wiecie, zawsze we wtorek trzeba ratnąć w gałę. Postanowiła się odróżnić na Twitterze. Jak tam chłopcy z Platformy, haratacie w pospolitą gałę? A ja z PiS-u na najlepszym w Polsce polu golfowym haratam sobie w golfa. Miała być praca, pokora i umiara, jest pycha, głupota i arogancja władzy. Bo do twitterowego wpisu radna dodała jeszcze odpowiedzi na komentarze internautów, że dławią ich kompleksy i że to ona jest prawdziwą elitą. A to słowo, którego nie lubi... Elita czuje się bezkarna. Żadna z partii na polskiej scenie politycznej. A nie dla jakiejś nowej elity. Nie trudno było więc przewidzieć, jak zareaguje opozycja. Kiedy ludzie mają rzeczywiste problemy związane z drożyzną, to pisowska elita gra sobie w golfa. Swoimi wypowiedziami w mojej ocenie czyni ogromną szkodę w trakcie było nie było prekampanii, która się zaczyna rozkręcać. W jej trakcie elitarny golf radnej mógłby stać się odpowiednikiem tego, co było leitmotivem kampanii sprzed 7 lat. Ośmiorniczki. I tak jak kiedyś politycy PO tłumaczyli, że ośmiorniczki wcale nie są takie drogie, tak dziś poseł PiS mówi, że golf wcale nie taki elitarny. Golf nie jest najdroższym sportem. Ale dla pani radnej usprawiedliwienia nie znajduje. Jeżeli mamy tak wysoką inflację i te koszty życia są wysokie, no to nie powinno się w takiej formie, no może trochę drwiącej, czy nawet mocno drwiącej się wypowiadać. Radna przeprosiła też za pośrednictwem Twittera. Od wszystkich naszych członków oczekujemy trzymania pewnych standardów. Także wtedy, gdy trzyma się golfowy kij, bo inaczej można wpaść do dołka sondażowego. Piotr Michalak, Wydarzenia. Włochy ruszają ze szczepieniami 4. dawką osób powyżej 60 lat. Liczba